Praktycznie przejazd od przejazdu się nie różni niczym, jeżeli chodzi o ilość wilgoci. No i siejemy kolejne pole. Jak widzicie, na bieżąco tata uprawia. Ja zaraz przyjadę siać, chociaż górki takie bardzo gliniaste nie wyglądają idealnie, ale troszeczkę, jak widać, się zachmurzyło. Norma wysiewu 105 kg, 250 roślin na metrze. Na poprzeczniaku jest wilgoć, ale to dzisiaj wszystko jest uprawiane i zobaczcie, jakie to wszystko jest już suche. Tu jest no suchutko, suchutko po prostu. Już całkiem sążny kawałeczek mam zasiany. Zostało tak naprawdę do obsiania 2 hektary z kawałeczkiem, no niecałe 3, powiedzmy 2,70, no tak akurat do 27 hektarów. Już będę miał tyle zasiane pszenicy. Tutaj zdecydowanie cięższa ziemia, akurat taki troszeczkę lżejszy kawałeczek, ale te wszystkie górki i tamten poprzeczniak, to jest wszystko ciężka glina. Nie wszędzie jest idealnie uprawione. Może lepiej by było, gdyby to troszeczkę doschło, chociaż nie wiem, czy by to wiele zmieniło. Można by tu na pewno doprawić za pomocą, o tutaj taka glina jest, tego białego agregatu, tego spawmeta, to na pewno by to było lepiej, aczkolwiek widzicie te chmury, szybę pomazaną, przepaduje co chwileczkę, więc no zdecydowałem się, że zasieję tak jak jest. Siewnik, myślę, że on sobie z tym poradzi. Muszę jedną ręką, to ciężko. Znaczy, patrzyłem, ziarno jest fajnie umieszczone, tak jak być powinno, na odpowiedniej głębokości, a to, że trochę jest tam bryłek, to myślę, że nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby ziarno było na odpowiedniej głębokości umieszczone. I tak też właśnie jest. Bardzo dużo jest resztek rzepaku, jak widzicie. No, tutaj ten rzepak dosyć wyrósł. To jest to pole, gdzie talerzowałem, gdzie wcześniej nie było nic ruszane, po żniwach było zostawione, potem tam po około miesiącu, tak plus minus powiedzmy, no po 3 tygodniach może, o, zostało stależowane, no i teraz przejechane kultusem. Tutaj gdzieś, tak jak mówię, troszeczkę lżejsza ziemia, wygląda to naprawdę fajnie. No te górki wyglądają gorzej, ale no mówię, decyzja taka, że siejemy i koniec. O, szyba też brudna, no teraz się przestało kurzyć, troszkę popadało, przestało się kurzyć. No, wygląda to dobrze, mimo wszystko wygląda to dobrze. No mówię, co prawda takie stare porzekadło mówi, że zasiewnikiem powinno się właśnie kurzyć, no ale to mówię, ciężko tutaj o kurzenie, gdy troszeczkę deszczu popadało. O, tu widać ziemia troszeczkę bardziej przesunięta, gdzie jest jeszcze lżejsza. No, myślę, że będzie dobrze. Z pola, na którym rośnie rzepak zasiany po grochu, tutaj odmiana kiłotolerancyjna, ponieważ jest to pole, na którym występowała kiła kapustnych. Odmiana KWS Alitop. Odmiana właśnie posiadająca geny odporności na najczęściej występujące patogeny kiły kapustnych. Jak widzicie, rzepak jest bardzo ładny, bardzo ładnie wyrósł, bardzo duży, jest wręcz za duży. On teraz zamiast odchwaszczania, zaraz 2-3 słowa o tym powiem, tak naprawdę powinien być tutaj wykonany zabieg regulacji. Troszkę to, jak widzicie, jest zasiany za gęsto, ale rośliny wyglądają naprawdę bardzo ładnie, bardzo fajnie. No naprawdę cieszy oko taki widok. Tutaj robię zabieg, była robiona to glebówka, ale robię zabieg w kierunku zwalczania samosiewów grochu. Może akurat w tym miejscu jest ich mniej, ale ogólnie grochu jest sporo i miejscami mocno zagłusza rzepak, więc decyzja taka, że jednak zwalczamy tutaj ten groch, żeby zostawić plantację czystą, bez jakiejś konkurencji z chwastami. Jeżeli chodzi o sam rzepak, to jak widzicie, jak wspomniałem, no trzeba tutaj koniecznie zrobić zabieg regulacyjny, chociaż nie są te rośliny jakoś, nie wiadomo jak bardzo, wyniesione ku górze. No jest to istotny temat, istotna kwestia, żeby odpowiednio dobrze te rośliny przygotować przed zimą, żeby, no, wprost mówiąc, rośliny nie wymarzły. Tutaj co prawda KWS daje nam możliwość skorzystania z takiego pakietu bezpieczeństwa, że tak powiem. Jest możliwość zarejestrowania swojej plantacji rzepaku bądź żyta ozimego
na stronie KWS Pole Plus, gdzie w przypadku jakichś nieszczęśliwych wydarzeń, w tym wymarznięcia, możemy otrzymać zwrot do 50% wartości nasion. Także tu mogę Was zachęcić do rejestracji, a sam rzepak, jak widzicie, wygląda bardzo ładnie. Zwalczam tutaj groch za pomocą nawilgatora, 0,2 litra na hektar, 0,20 tam z kawałkiem wyszło, no zaokrąglimy do 0,2. No i tyle, rzepak wygląda dobrze, tu widzę jest jakieś miejsce pustsze, troszeczkę bardziej puste, ale ogólnie naprawdę pole wygląda dobrze. No także biorę się za zabieg, bo dzisiaj ma znowu wiać, dlatego wcześniej rano wyjechałem, widzicie pojedyncze krople gdzieś tam na liściach rzepaku. Ale groch jest czysty, także tutaj nie powinno być problemu. Tatusiek już ogarnął kombajn, przejrzany, przeczyszczony, trochę umyty, przesmarowany, stoi i czeka na kolejny rok. Tu mam już elementy, to mogliście zobaczyć na filmie u chłopaków z AgroJD, był u mnie Norbert, przywiózł. To jest górny wał od gardzieli, wał, który jest tu zamontowany, z tamtej strony jest napęd, bo tu jest tak, że z tego koła idzie napęd tutaj na przekładnię, a z tej przekładni idzie pod spodem wałek i on przekazuje napęd na tą stronę. O, coś tu jeszcze gdzieś tam rośnie z ramy. Na tą stronę i tu idzie napęd do góry. I tutaj cały ten wałek z zębatką, on tu już, te zęby przede wszystkim są wyrobione, tutaj po tej stronie zęby są wyrobione, łańcuch już jest kiepski, to co widzieliście, łańcuch nam pękł, więc mam już na przyszły sezon nowy wał, listwy, tutaj też wałek napędu headera, jak dobrze pamiętam, łożyska, zęby, tu mamy zęby, które są na sieczkarni, plus noże sieczkarni, przeciwnoże, nie wiem, które są które. Tu jakieś tam łożysko jeszcze, no i łańcuchy mamy, trzy łańcuchy, bo u nas są trzy łańcuchy w sześcioklawiszowych, są cztery łańcuchy. Tutaj na gardzieli, nasz ten łańcuch już jest, o, to jest wszystko, dzwoni już, to jest luźne, no trzeba wymienić i tyle. Dodatkowo od razu zawsze tak robię, że mam zapas filtrów i olei do ciągników. No i będzie trochę czasu, to będziemy tutaj grzewać. Tu widzicie ściągnięte koło napędowe od napędu przekładni z Rapida, bo jak wiecie, mam napęd hydrauliczny zrobiony. Także tu już, tu mamy co? A tu pusta siatka jakaś. O, to przed sezonem, też nie będę ukrywał, Norbert zrobił mi dobrą cenę na to, także myślę, że warto pomyśleć o tym na przyszły rok, jak ktoś coś musi zrobić w swoim kombajnie i przygotować te nasze niemłode już maszyny, ale w dalszym ciągu w pełni funkcjonalne do kolejnego sezonu.